Cześć, witajcie kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z bardzo malutkim albumikiem tym razem. Jest to taki album mini mini. Album miał być na mniej więcej 10 zdjęć. Wyszło dokładnie na 19 w porywach do 23 tych zdjęć. Ma dwie karty mocowane metodą Stack the Deck z plusem. Zawiązywany jest na wstążeczkę atłasową. Ma wymiary 18 na 15,5 strony, natomiast tutaj ma okładka 16 na 20 cm. Grzbiecik ma centymetrów 5. Malutki, oklejony jest papierem skrapowym, trochę złotego papieru na okładce, różowa wstążka, natomiast w środku już tego złotego papieru nie używałam. Po otwarciu mamy kieszonkę, w której mamy maty na zdjęcia. Bardzo rzadko mi się to zdarza, ale tutaj zrobiłam to. Czyli papier bazowy, na którym album jest zrobiony, to nie jest Bristol papier barwiony w masie, tylko jest to taki specjalny papier kremowy, nazywa się Crush Cytryna i jest kupowany w Papercaście. Bardzo ten papier mi się spodobał, uważam, że super tu wyszedł. To jest też papier, który był bazą w moim albumie wakacyjnym z Sarbinowa, który mieliście całkiem niedawno okazję oglądać. Tu mamy klapeczki otwierane do góry. Do góry i na dół, hop, i mamy matę wklejoną na zdjęcie 10 na 15. Następna strona, to jest klapka otwierana w bok, całość jest otwierana w bok i mamy wklejoną znowu matę na zdjęcie i mamy kieszeń, dziurkacz IK Success, Floral Vine i tutaj do tego mamy maty na zdjęcia włożone do kieszonki. Następna strona to jest elemencik pop-up, taki troszeczkę inny. Tutaj mamy klapeczkę otwieraną w bok i w bok mamy miejsce na trzy zdjęcia, przy czym on jest trochę inaczej zrobiony, celowo. Zobaczcie, widzicie, że tutaj jest węziej, tutaj jest szerzej, ale to jest zabieg tym razem celowy. Tak to miało wyglądać, tak sobie to wymyśliłam. I tym razem ta klapka nie jest otwierana jeszcze raz w bok, tylko jest po prostu miejsce na dwa zdjęcia pod spodem. I ostatnia strona. To jest książeczka otwierana do góry na dwa zdjęcia. Mamy klapki otwierane na boki. Hop. Mamy miejsce na dwa zdjęcia i wklejoną matę na trzecie zdjęcie. I strona tylna, okładkowa. Jest powtórzeniem strony przedniej. Mamy kieszeń skośną, zrobioną oczywiście z jednego arkusza i mamy włożone dwie maty na zdjęcia. To jest dokładnie ta sama kieszeń, co ta, tylko że jak możecie zobaczyć w ten sposób, są w dwie strony zrobione, to też jest celowy zabieg i z jednego arkusza papieru 30x30. Chyba Wam nie pokazałam na początku, album powstał z kolekcji Blissful Time Mintaya. Ja tutaj wykorzystałam tylko i wyłącznie papiery z dużej kolekcji, ale myślę, że bardzo fajnie by się też tutaj prezentowało i papiery z tej 15x20 i gdzie niegdzie można by spokojnie też wykorzystać papiery z kolekcji 15x15. Album jest obity płótnem introligatorskim lnianym i zrobiony jest, oczywiście na podwójnej bermacie, tak żeby te okładeczki były grubsze i takie porządniejsze, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Dajcie znać, jak Wam się taki mini albumik podoba. Ja jestem nim zauroczona, uważam, że jest bardzo fajny. Trochę wspomnień po mieście, myślę, że jest fajnym prezentem na przykład dla przyjaciółki. Polecam, zapraszam, bardzo chętnie takie albumy wykonuję. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa!